Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Na każdym spacerze w naturze człowiek otrzymuje znacznie więcej niż szuka. Las, jezioro, miejsca sprzyjające odpoczynkowi i rekreacji na świeżym powietrzu. Tak blisko, tuż za rogiem, w gminie Siepraw, w Zatoce Zakliczyńskiej. Jezioro Dobczyckie, a dokładniej Dobczycki Zbiornik, powstał w latach 80. XX wieku na terenie gmin Dobczyce, Myślenice i Siepraw w ramach strategicznego projektu Czysta Woda dla Krakowa. Na przestrzeni lat, począwszy od 1986 roku, podejmowano liczne próby udostępnienia go dla celów rekreacyjnych, tak by optymalnie zagospodarować malowniczą okolicę zbiornika. Gmina Siepraw konsekwentnie realizowała zaprojektowane inwestycje proekologiczne. Najpierw powstał Słoneczny Park w Sieprawiu, to było w 2020 roku. Tam blisko 1,5 km ścieżek pieszo-rowerowych. Trzy kładki, kopiec widokowy, oświetlenie i mała architektura. W latach 2020-2022 zrealizowano projekt ścieżki rowerowe oraz punkt turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską. Powstało 9,5 km tras, w tym odseparowane od ruchu ogólnego 6 km tras pieszo-rowerowych, trzy przystanki turystyczne z punktem widokowym, placem zabaw, siłownią oraz parking dla turystów. Wymarzone miejsce na spacery i wycieczki rowerowe dla całych rodzin. Marzyliśmy o tym, tej inwestycji chyba przez 30 lat. Wszystkie gminy wokół zbiornika Dobczyckiego, że przynajmniej otoczenie zostało uruchomione. Nam się dzisiaj to udało. Powstało ponad 9 km ścieżek rowerowo-pieszych. Trzy przystanki turystyczne, w których ludzie mogą się zatrzymać. Jest też plac zabaw, jest siłownia. Myślę, że przyciągnie to nie tylko mieszkańców, ale także turystów. Liczymy, że to będzie jedną z ważniejszych atrakcji w naszej gminie. Oficjalnego otwarcia inwestycji dokonano 25 sierpnia 2022 roku na przystanku turystycznym znajdującym się nieopodal nad zalewem w Zakliczynie. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, radni gminy Siepraw z przewodniczącym Leszkiem Wierzbą na czele, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, prezesi gminnych OSP i księża. Otwieramy dzisiaj ścieżki nad zbiornikiem Dobczyckim, które zrealizowała gmina Siepraw. Wójt gminy Siepraw Tadeusz Pitala przedstawił w krótkiej prezentacji historię starań oraz działania podejmowane przez lata mające na celu udostępnienie zbiornika Dobczyckiego okolicznym mieszkańcom i turystom. Po prezentacji wójt podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania ścieżek na terenie gminy Siepraw. Bez pieniędzy zewnętrznych, unijnych, ponad 3 miliony, pieniędzy rządowych i bez naszych 3 milionów tej inwestycji by nie było. Oczywiście musieliśmy wybierać spośród różnych potrzeb, ale udało się, myślę, wszystkie rzeczy pogodzić, bo w Zakliczynie była do wyboru Zatoka Zakliczyńska, ścieżki czy przedszkole. Na przedszkole teraz pozyskaliśmy pieniądze i mam nadzieję, że w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy będzie zrealizowany ten projekt, a na ścieżki mieliśmy już wcześniej przyrzeczone pieniądze i chcieliśmy je wykorzystać. Dlatego nie wycofaliśmy się z budowy ścieżek, a były takie pomysły też. Uczestnikom uroczystości zaprezentowano krótki film promujący ścieżki rowerowe oraz wystawę Ptaki zbiornika Dobczyckiego autorstwa Michała Barana, sekretarza gminy Siepraw. Ta inwestycja jest ważna z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że zbiornik Dobczycki jest udostępniony mieszkańcom, turystom. Stwarza się produkt turystyczny, stwarza się atrakcję turystyczną. Taka potrzeba jest, co widzimy już po oddaniu Słonecznego Parku, że korzystających ze ścieżek rowerowych jest bardzo dużo. Potrzeba jest takich inwestycji. Po drugie, to jest impuls
rozwojowy dla gminy, więcej turystów, to również atrakcje, które są przygotowane tutaj, to jest impuls rozwojowy dla całej gminy. Po trzecie, te ścieżki mają, tak jak tutaj było powiedziane, walor edukacyjny, udostępnienia przyrody dla turystów, dla mieszkańców. Z wieży widokowej, ze ścieżek można w bliskości obserwować naturę, ptaki, ssaki, inne zwierzęta, roślinność wodną, krajobrazy. Także myślę, że z tych względów te ścieżki są ważne. To ja bym się chciała zatrzymać na tym aspekcie edukacyjnym. To dzisiaj taka zaskakująca liczba, być może właśnie dla takiego przechodnia czy rowerzysty, informacja cenna. Ile tych ptaków w okolicy jest, tych gatunków, które są rozpoznane już? No generalnie nad zbiornikiem Dobczyckim jako całością jest stwierdzonych i w okolicach jest stwierdzonych ponad 240 gatunków ptaków. Zatoka Zakliczyńska jest dlatego atrakcyjna, że jest płytka, tutaj mogą, to jest płytki, taka zatoczka, tutaj może żerować zarówno ptaki brodzące, czaple, bociany, jak i ptaki siewkowe, kaczki, kormorany, perkozy, więc można tutaj z nimi obcować na bieżąco. Oczywiście wymaga to troszkę wysiłku, bo na zdjęciach widać ładne ptaki, wszyscy się dziwią, że takie są, że oni tutaj mieszkają tyle lat i nie widzieli, ale to jednak trzeba się temu poświęcić. Inwestycja wygląda imponująco. O tym mogli przekonać się również mieszkańcy gminy Siepraw oraz goście, których zaproszono na dzień otwarty w sobotę 27 sierpnia w to samo miejsce nad Zatoką Zakliczyńską. Jedną z ciekawszych osobliwości przyrodniczych w tym rejonie są Diable Skały na Czerwonej Górze w Zakliczynie. Skały zbudowane z piaskowca znajdują się w lesie. Warto zatrzymać się na chwilę na punkcie widokowym w Czechówce. Możemy obserwować przyrodę zbiornika oraz podziwiać piękną panoramę Zatoki Zakliczyńskiej oraz widoczne szczyty Beskidów i Pogórza Wiśnickiego. Atrakcji w okolicy jest więcej, dlatego zachęcamy do odkrywania okolicy. Ja liczę, że tutaj Zarząd Województwa i Zarząd Dróg Wojewódzkich zleci i wykona projekt Velaraby i ta Velaraba powstanie w najbliższych latach. Ale my nie tylko liczymy na Zarząd Województwa, my też zamierzamy projektować ścieżki, które połączą Zatokę Zakliczyńską ze wszystkimi miejscowościami gminy. Chcielibyśmy to, co powstało w centrum Sieprawia, w Słonecznym Parku, żeby z centrum Sieprawia można było przyjechać na Zatokę Zakliczyńską, tak samo z Łuczanki. Bo Czechówka już ma ścieżki i Zakliczyńskie. Projekt pod nazwą Ścieżki Rowerowe oraz Punkt Turystyczny nad Zatoką Zakliczyńską, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy do Zakliczyna, zapraszamy do gminy Siepraw. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.